Ciężko cokolwiek wykrztusić z siebie na ten moment. Wiedzieliśmy, po co żeśmy tu przyjechali, ile musieliśmy punktów zrobić, żeby minimum wywieźć baraż z Zielonej Góry. Niestety nie udało się tego planu minimum wykorzystać i żegnamy się dzisiaj z Ekstraligą. Jest mi niezmiernie przykro z tego powodu. Nie udało się osiągnąć celu przed sezonem założonego, dlatego cóż, naprawdę, no, walczyliśmy, staraliśmy się jak mogliśmy, ale niestety gdzieś tam od połowy zawodów nie mogliśmy wyjechać, chłopaki ze startu i niewiele pomagały różne korekty, chłopaki się konsultowali, ale jakakolwiek zmiana nie przynosiła po prostu efektu i no i końcówka to jeszcze był taki kropka nad i, jeśli chodzi o Falubas. Gratuluję im zwycięstwa i dziękuję za fair postawę, walkę, bo gdzieś tam wiele osób mnie straszyło, że tor będzie ciężki, spreparowany. Gdzieś tam liczyłem, że tak na pewno nie będzie, bo chcąc zrobić tor pod kogoś, robi się sobie kuku, dlatego fajnie, że te zawody tak przyleciały, ale niestety z przykrością dla nas żegnamy się z Ekstraligą. Dziękujemy. Kenneth, a few words about today's meeting for me. Tough meeting. I don't know what to say. I think we all fought really hard. Just slipped away in the last three races, I think, or four. Either Falubas or Tarnov, one of us has to be the loser today, and unfortunately it was Tarnov. You can look through the season, a few points here and there. We should have had more, maybe in Toro we should have had the bonus, but yeah, now we're the loser, so I don't know what to say. Cóż mogę powiedzieć po takim spotkaniu? Było to bardzo ciężkie spotkanie. Walczyliśmy, wiedzieliśmy, że ktoś z nas musi wygrać, przegrać, albo my, albo Falubas. Niestety to jesteśmy my. Jak się spojrzy na cały sezon, to widać parę punktów, które uciekły, zwłaszcza bonus w Tarnowie. A tutaj przegraliśmy w końcówce. W ostatnich 3-4 biegach to pozostanie w Ekstralidze nam uciekło. Naprawdę ciężko coś powiedzieć. Dziękuję. Trener drużyny gospodarzy Adam. Już na chłodno. Parę słów o dzisiejszym meczu. Przede wszystkim podziękowania dla drużyny z Tarnowa, bo wspaniałe widowisko mogliśmy dzisiaj stworzyć i do ostatniego wyścigu. No szkoda, że opuszczałem Ekstraligę, bo myślę, że pokazali w tym sezonie, że to naprawdę drużyna, która do końca trzymała w napięciu tą ligę i na pewno będziemy za taką drużyną tęsknić. No przede wszystkim gratulacje dla Patryka, dzisiaj maksymalnie pojechał. Ciężkie to były zawody, bo no, ciężko było odskoczyć od rywala, cały czas w kontakcie. No i było trzeba naprawdę nerwy utrzymać na wodzy i dlatego wielkie słowa podziękowania dla zawodników, że to ogarnęli, a no tor był troszeczkę inny niż planowaliśmy, ale co zrobić? No, myślę, że widowisko było wielkie i przede wszystkim ten tor no, mógł pasować też gościom, no, ale wierzyliśmy do końca, że to nasz tor i na końcu pokaże się ten atut naszego toru i myślę, że te dwa ostatnie biegi to było to, na co czekaliśmy cały sezon. Dziękuję. Dziękujemy. Patryk, parę słów od ciebie. Cieszę się ogromnie, że wygraliśmy te zawody. Wiedzieliśmy, o co jechaliśmy w tym meczu. Unia Tarnów bardzo nam się stawiała tutaj, tak jak wspomniał Adam, że nie było kiedy odskoczyć, ale na szczęście biegi nominowane były tą kropką na D, więc fajnie, że cały zespół dzisiaj pojechał. Ja cieszę się ze swojego wyniku i jedziemy dalej. Dziękuję. Pytania od Państwa? Ja do pana Pawła Barana mam pytanie. Jacek Białogłowy, Radio Zielona Góra. Słyszałem przed chwilą, że panowie, państwo chcieliście składać protest przeciwko gaźnikowi Mikela Jebsena Jensena. Czy to prawda i czemu w końcu go nie złożyliście w takim razie? No bo nie ma tego protestu. Nie, to po prostu widocznie nie można głośno rozmawiać i się zastanawiać i cokolwiek powiedzieć, bo za chwilę jest złapane, że chcieliśmy. Mieliśmy taką możliwość, ale w końcu nie złożyliśmy tego protestu. To krótko, jeśli można teraz, jak pan widzi przyszłość żużla w Tarnowie w tym momencie, tak? Nie, naprawdę to nie jest pytanie na teraz i na pewno nie do mnie.
Okej. Okay. To do pana Adama Skórnickiego chciałem poprosić, jak pan przeżył ostatni tydzień, bo dobrze pan wie, że był pan atakowany, krytykowany ze wszystkich stron. To emocje chciałem zapytać przez ten tydzień. Wyciszył się pan w jakiś sposób? Ma pan jakiś sposób na to, czy było gorąco w środku, w panu również? No, kiedy naskakują na mnie, to cieszę się, że nie naskakują na innych. Kiedy ktoś naskakuje na mnie, to sobie z tym radzę. Gorzej, kiedy byłoby to robione z zawodnikami. Cieszę się, że to tak się potoczyło i zawodnicy mieli przynajmniej trochę spokoju przez ten tydzień i mogli koncentrować się na swoich zajęciach. A taka jest rola menadżera, że niewiele ma do roboty, ale czasami trzeba trochę ciężaru podźwigać. Puszczały nerwy już, bo to zdanie tutaj z czwartkowego briefingu znane zostało, że Skórnickiemu puszczają nerwy przed tym meczem dzisiejszym. No jak widać, tak puszczają, jak widać. No. Pan powiedział, że dobrze, że w dwóch ostatnich biegach mieliśmy przewagę swojego toru, czyli właściwie tak szybko policzyłem, poszpanuję, że przez 103 biegi tutaj nie mieliśmy przewagi toru. Czemu tak jest? Nie chcę pana atakować, nie o to chodzi. Czemu tak jest, że przez te 7 meczów do tej pory tutaj dopiero w końcówce potrafiliśmy mieć swój tor jako przewagę? Czy jest coś trudnego w tym torze? Pan ma problem, Adam Warecki ma problem. Z czego to właściwie wszystko wynika? Myślę, że to są nasze sprawy wewnętrzne i powinniśmy je w własnym gronie załatwić i tak też będzie zrobione. Myślę, że na przyszły sezon i już na najbliższe mecze nie będziemy mieć już problemu z torem. Wczoraj mieliście jakieś, na polu golfowym był zespół, tak? To rozumiem, że to miało być sposób na odstresowanie się. To pana zapytanie Patryka, jak tam na tym polu golfowym? No gdybyśmy spadli, to byłoby trzeba zmienić dyscyplinę, więc musieliśmy trochę już potrenować. Patryk, jak tam przeżycia w ostatnich dni, czy po tobie to spływało, te wszystkie dyskusje, debaty w różnego rodzaju mediach, spadną, nie spadną, czy też potrzebowałeś jakiegoś momentu wyciszenia, chociaż ty akurat no, miałeś zawody wiadomo jakie, tak? Natomiast jak to zielonogórskie odgłosy do ciebie docierały, w jaki sposób, jak to odbierałeś? Taka robota, po prostu jedziesz z dnia na dzień w zawodach i robisz swoje, więc ja się nie zastanawiałem, co się wydarzy. Wiedziałem, że albo pojadę dzisiaj dobrze, albo słabo i po prostu takie życie, więc taki sport przewrotny w tym roku, więc wszystko mogło się zdarzyć. Na szczęście my wygraliśmy i jedziemy dalej. Ten miesiąc przerwy to chyba może być teraz kłopot, tak? Bo zostaniecie wybici z rytmu, nie wiem, tak się człowiekowi wydaje. Czy to ma jakieś znaczenie, że miesiąc przerwy do baraży zostaje, czy nie? Będziemy się martwić za miesiąc. Kłopot by był, jakbyśmy już nie mieli okazji w tym roku postartować. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania i do zobaczenia na meczach barażowych.